Ktoś powie, no za proste. Umysł człowieka jest skomplikowany i dlatego też Bóg nie dałby nam aż tak prostego rozwiązania. Nawet dla dzieci przygotował tę ofertę zbawienia. To jest zbyt wspaniałe, żeby mogło być możliwe. Kornelia Chojecka, witam Was po świętach. Dzisiaj jest środa, 24 kwietnia, minęła godzina 19.30, więc czas na program Którędy do Nieba ze mną w studio w Lublinie, pastor Paweł Chojecki. Witam, witam serdecznie. Jest z nami również Jerzy Były, ksiądz. Witamy serdecznie. Cześć. Witam serdecznie. Chrystus zmartwychwstał. Zaprawdę zmartwychwstał. I to jest prawdziwa radość. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy piekło istnieje. To jest odpowiedź też na Wasze pytania, ale na początku, jako że jesteśmy tuż po świętach Wielkiej Nocy, zapytam Was, jak przeżyliście te święta i jakie macie też refleksje może po tym, jak możemy właśnie dotrzeć skutecznie do Polaków z Ewangelią o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu za darmo. Bo tak jak każdy zapewne z nas to przeżył, bardzo trudno jest wbrew pozorom poruszyć tematy związane z Jezusem, czy związane z Biblią, ze zmartwychwstaniem przy świątecznych stołach, chociaż ludzie przed świątecznym śniadaniem wypowiadają właśnie słowa, że Jezus zmartwychwstał, radujmy się, ale tak naprawdę w praktyce trudno o te rozmowy. Bardzo znudzonym albo smutnym głosem to mówią. Ja, jak pewnie wiecie, głównie staram się codziennie przeżywać radość z tego, że Jezus mnie zbawił, no a to jest konsekwencją tego, że umarł i zmartwychwstał, umarł za moje grzechy, a potem na dowód przyjęcia ofiary Jezusa nastąpiło zmartwychwstanie. Stąd te święta nie są, w ogóle świąt nie traktuję tak jakoś specjalnie, szczególnie, ale w tym roku było trochę inaczej, bo tuż przed świętami mieliśmy zjazd grup biblijnych naszego tego projektu Mega Kościół i był właśnie Jurek, gdzie już przygotowywaliśmy rekolekcję, no i był nasz brat Żyd, który wierzy dzisiaj w Jezusa Chrystusa, stąd przygotowanie było takie bardzo chrystocentryczne, czyli skoncentrowane na Jezusie Chrystusie i stąd wielka radość, że w czasie świąt zarówno te rekolekcje Jurka mogły być Wam przekazane w piątek, czwartek, piątek i niedziela był Jurek, a w sobotę był właśnie Andreas Sztuc, Żyd, który wzywa Polaków w synagodze, żeby wielbili Jezusa Chrystusa. Także w tym sensie było to rzeczywiście takie skoncentrowane na Chrystusie i zmartwychwstaniu wydarzenie i te święta pod znakiem właśnie tych rekolekcji i wizyty Andreasa mi upłynęły. Rzeczywiście dużo się działo na naszym kanale, w naszej telewizji. Pomimo tego, że były święta, tutaj już widzieliście na planszy już są dostępne trzy części rekolekcji narodowych z byłym księdzem z byłym ateistą, dziś pastorem. Także to wszystko znajdziecie na naszym kanale. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu właśnie za ten pomysł i za te rekolekcje narodowe. I dzięki nim właśnie mogliśmy wejść naprawdę w taką prawdziwie świąteczną atmosferę. Ale chciałam jeszcze zapytać Pana o może właśnie refleksje po tych rekolekcjach. Może były jakieś też sygnały Pan odebrał? Jak widzowie odebrali te rekolekcje? Nieliczne sygnały dotarły do mnie, kilka zarejestrowałem, są one pozytywne. No chwała Bogu, że udało się i że one mogły coś komuś pomóc. Nasz Słowo Boże głoszone razem z pastorem. Najbardziej skutecznie jakiś oddźwięk ze strony rodziny. To przez lata było niemożliwe w bezpośrednim oddziaływaniu, w bezpośrednich relacjach, rozmowach, no to widać jest jakiś oddźwięk, jakaś reakcja. Widzę to ze strony rodziny. Okazuje się, internet jest bardziej skuteczny niż
osobiste oddziaływanie. Jest to niewątpliwie pewien walor, coś niezwykłego, co jednak działa. Czyli jeśli cię dobrze rozumiem, to miałeś okazję po raz pierwszy tak długo i wyczerpująco powiedzieć o Jezusie swoim najbliższym. Dokładnie tak. No to chwała Bogu. Rzeczywiście mamy bardzo dużo komentarzy też od widzów, podziękowań. Ja przytoczę kilka z nich. Religia nie wystarczy do zbawienia, czy potrzebne odreligijnienie. Tych słów Pan użył właśnie w rekolekcjach narodowych. To są bardzo potrzebne wypowiedzi, piszą nasi widzowie. Casa Pueblo, łzy w oczach, ale z radości z tego, że to tak proste, że życie wieczne jest na wyciągnięcie ręki każdego człowieka bez wyjątku, bez przynależności do organizacji odpustów, sakramentów, po prostu za darmo. I Piotr, pierwsze rekolekcje w moim życiu, których wysłuchałem z ciarkami na skórze. I właśnie chciałam pokazać Wam teraz jeden z bardziej wzruszających momentów właśnie rekolekcji narodowych, o tym, jak były ksiądz mówi o porzuceniu wiary ojców. Także teraz Was zapraszam na ten krótki materiał i potem wracamy do programu. Należę do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Bardzo często powtarzane jest w naszym kraju stwierdzenie: my wiary naszych ojców nie porzucimy. Otóż ja osobiście to zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus. Jeżeli na poważnie zaczniesz czytać Słowo Boże, jeżeli nie pójdziesz na kompromis i na tanie tłumaczenia i manipulacje Słowem Bożym, jeżeli pozostaniesz po prostu uczciwym wobec Boga, jeżeli będziesz chciał być wiernym Słowu Bożemu bez względu na wszystko, być może, że będziesz musiał podobnie porzucić wiarę swoich ojców. I to jest jak najbardziej uzasadniona decyzja. Ponieważ w życiu musimy postępować zgodnie ze swoim najgłębszym przekonaniem. Nie możemy żyć w oparciu o przekonania naszych przodków, ponieważ ich przekonania nie były doskonałe. To nasze zadanie, nasza osobista odpowiedzialność za nasze życie polega na tym, aby odebrać od Boga, co On mówi do nas i czego od nas oczekuje. Niewątpliwie oczekuje wierności swojemu słowu. Dziękujemy za te bardzo wzruszające słowa. Ten wycinek znajdziecie na Facebooku, na Twitterze, Idź Pod Prąd. Naprawdę warto podać go dalej. I chciałam też przytoczyć komentarz, w zasadzie list od naszego widza właśnie po rekolekcjach narodowych. Pisze tak, widz jest z Niemiec. Rekolekcje narodowe obejrzałem wraz z żoną, z zainteresowaniem. W ostatnim czasie zauważyłem ogromne zmiany w Kościele katolickim, moim zdaniem w złą stronę, otwartość i współpraca z islamem. Moja córka na katolickiej religii miała sprawdzian, gdzie mieli się nauczyć na pamięć wyznania wiary islamu, jak również przebieg nabożeństw islamu. Gdzieś w mediach zobaczyłem, że papież Franciszek wspólnie z innymi modlił się do Allaha. To bardzo mnie to poruszyło, poszedłem do wikarego na ciekawą rozmowę. Powiedziałem mu, że jestem bardzo dumny z tego, że córka moja dostała negatywną ocenę z tego sprawdzianu. Odpowiedział, że taki ma program i musi się tego trzymać. I rzeczywiście nasz widz pisze, że jeśli dalej tak będzie, to nie wiem, jak długo jeszcze będę zapisany do tego kościoła. Także to już się dzieje. Polacy naprawdę
coraz częściej rozważają właśnie tą opcję, żeby wypisać się z Kościoła katolickiego. Szczególnie, że przed świętami w ostatnim programie mówiliśmy o takim już komunistycznym programie przejmowania seminariów i kościołów. Gazeta Wyborcza już wprost określiła taki postulat, by to, czego uczą się przyszli księża katoliccy, a potem pastorzy na pewno to rozszerzą na wszystkie kościoły, to żądanie, żeby te programy nauczania były kontrolowane przez władzę państwową. O tym mówiliśmy, zdaje się, w środę przed świętami. Tu widać, że rzeczywiście wielu księży uczciwych, tu mam nadzieję, że chodzi o jakiegoś młodego wikarego katolickiego, że ten młody człowiek widzi sprzeczność pomiędzy tym, czego mu się każe nauczać na religii katolickiej, a tym, w co on dotychczas wierzył. Dlatego ta rada Jurka, byłego księdza, który właśnie w takiej sytuacji młodego wikarego był przez wiele lat, żeby zwrócić się do słowa Jezusa Chrystusa i bezkompromisowo pójść za Jezusem Chrystusem objawionym w Słowie, a nie za tym, co nam nakazuje program państwowy czy kościelny. Także dzięki tym słowom też nasi widzowie mieli taką alternatywę, żeby nie iść na obrzędy w Kościele Katolickim w czasie Świąt Wielkiej Nocy. Tutaj Emma pisze, że osobiście jestem panu Jurkowi bardzo wdzięczna. Stanowiły alternatywę te wykłady do obrzędów Kościoła Katolickiego. Dzięki temu mogłam zostać w domu i prawdziwie przeżywać Święta Wielkiej Nocy. Także jeszcze raz wszyscy widzowie Idź Pod Prąd są panu wdzięczni za te rekolekcje. Mam nadzieję, że to jest początek i czekamy na ciąg dalszy, a tymczasem przechodzimy do tematu, czy piekło istnieje. To jest program Którędy do Nieba, ale jeszcze nie rozmawialiśmy chyba w tym programie o piekle. Co na ten temat mówi Biblia i jakie to ma znaczenie dla naszego zbawienia? Ostatnio rozmawiałam właśnie ze Świadkami Jehowy i oni powiedzieli, no ale przecież piekło nie istnieje. Nawet papież Franciszek mówi, że piekło nie istnieje. I chciałam was na początku zapytać, dlaczego twierdzicie, dlaczego macie przekonanie, że piekło istnieje naprawdę? Osobiście, o ile dobrze pamiętam, nie miałem zbyt wiele czasu na przygotowanie się do tego tematu w oparciu o Biblię, ale wyraźnie Jezus niewątpliwie mówi w Ewangeliach, mamy zapisy słów Jezusa, kilka razy wyraźnie wskazuje na to, że piekło istnieje. Chociażby 7 rozdział według Mateusza, 25 rozdział Ewangelii według Mateusza, Jezus, gdzie jest sąd gdzie są postawione narody, przedstawione w postaci kozłów i owiec. Dla jednych jest życie wieczne, dla innych właśnie piekło jako miejsce potępienia. Pamiętam prawdę o piekle, niestety w tym zestawieniu potrójnym, jako jedna z trzech opcji biblijnie widzimy, że istnieją wyraźnie dwie opcje, czyli tylko niebo i piekło bez czyścia. Kościół katolicki dodał tutaj ze względu na sakramenty i odpusty tą trzecią opcję, tak zwanego czyśćca, którego nie sposób uzasadnić w świetle ściśle biblijnym. Byłem zdumiony, kiedy zanegowanie piekła usłyszałem od księdza katolickiego, którego jeszcze jako młody chłopak, którego bardzo ceniłem. Niestety on kiedyś szczerze w mojej osobistej rozmowie ze mną powiedział: wiesz, ja tak naprawdę nie wierzę w piekło, jest niemożliwe, żeby Bóg na to pozwolił. No a później już tylko widziałem, że było coraz gorzej, coraz więcej księży, a teraz już na czele z papieżem negującym istnienie piekła, no jest to coś, co woła o zastanowienie i opamiętanie, chciałby się powiedzieć, o tempora, o mores, o czasy i o obyczaje, czyli wskazujące na zmianę poglądów i obyczajów.
Rzeczywiście te słowa księdza, który tak naprawdę w piekło nie wierzy, są dość wyraziste i pokazują stan Kościoła katolickiego i co tak naprawdę Kościół katolicki twierdzi na temat piekła. Pytałaś o to, co mnie przekonuje, no, sprawiedliwość Boga, nie? Że jeśli Bóg jest sprawiedliwy, a grzech jest tak straszny, że Jezus musiał pójść na krzyż, nie? Że Jezus musiał zostać oddzielony od Boga Ojca, Bóg Syn został oddzielony od Boga Ojca, dlatego Jezus na krzyżu woła: mój, Boże mój, do Boga Ojca tak woła, dlaczegoś mnie opuścił, nie? Czyli nasze grzechy rzeczywiście oddzielają Boga Syna od Boga Ojca. Na tym polega właśnie zastępcza śmierć Chrystusa. Nie tylko na tych mękach, na których koncentruje się na przykład film Pasja, ale kluczową istotą, można powiedzieć, śmierci Chrystusa jest, że nasze grzechy, kara za nasze grzechy, czyli oddzielenie od Boga, spadły na Jezusa. To śmierć Jezusa za nasze grzechy pokazuje, że rzeczywistość oddzielenia jest realnym niebezpieczeństwem dla każdego z nas. Każdy, kto nie skorzysta z łaski, będzie musiał sam zapłacić za swoje grzechy. Zostanie oddzielony od Boga, w przeciwieństwie do Chrystusa zostanie już oddzielony na wieki. Tutaj rzeczywiście, tak jak wspomnieliście, że często ludzie mówią, no ale przecież jak miłosierny Bóg, jak Bóg, który jest miłością, mógłby pozwolić na piekło? Niektórym to się nie mieści w głowie. No przecież Bóg pragnie, żeby wszyscy byli zbawieni. Też papież Franciszek, mogę zacytować kilka jego wypowiedzi, takich dosyć nośnych. Kiedy jeden z chłopców o imieniu Emanuel zapytał papieża Franciszka, czy jego zmarły ojciec, który był ateistą, pójdzie do nieba czy do piekła, to było w kwietniu 2018 roku, papież powiedział właśnie, że ten jest pod wrażeniem tego, że chłopiec miał odwagę to powiedzieć, płakać przed nami wszystkimi. Powiedział, że jeśli ten mężczyzna był zdolny do stworzenia takiego dziecka, z pewnością był dobrym człowiekiem. Nie doświadczył daru wiary, dlatego przez całe życie był ateistą. Mimo to ochrzcił czwórkę swoich dzieci i miał dobre serce. Bóg z pewnością był dumny z taty Emanuela. I później dzieci, które były zgromadzone po mszy, papież Franciszek ich zapytał, czy sądzą, że Bóg mógłby opuścić tak dobrego ojca jak ten Emanuela. I wszystkie dzieci zgodnie odpowiedziały, że nie. I papież powiedział, że właśnie ta odpowiedź dzieci była najwłaściwsza. I tutaj mamy w zasadzie teraz już taką nową doktrynę katolicką, tak? Dzieci ustalają, to się nazywa pajdokracja. Tak. Oczywiście to był zabieg taki pod publiczkę, zabieg manipulacyjny, żeby tak jak za pomocą sierotek się mówi o przyjmowaniu emigrantów i tak dalej, tutaj za pomocą dzieci taka próba rozmiękczenia stanowiska dorosłych czy poglądów dorosłych, jest to rozwalanie, można powiedzieć, tradycyjnych doktryn katolickich, bo jeśli chodzi o zbawienie, to absolutnie nie zgadzamy się z Kościołem Rzymską katolickim. Tam zbawienie jest pewną sumą tego, co zrobił Chrystus, działalności Kościoła, czyli sakramentów, i działalności człowieka, czyli jakichś dobrych uczynków, współpracy z łaską, to się tak nazywa, i dopiero ta suma gdzieś tam po jeszcze oczyszczeniu, po śmierci, tak jak mówił były ksiądz Jurek z tym czyśćcu, no daje w końcu to niebo. O tyle doktryna piekła raczej tradycyjnie dobrze w Kościele katolickim była pokazywana, i katolicy tej starej daty rzeczywiście jeszcze wierzyli w grzech. Tutaj Jurek mówi o czasach swojej młodości, kiedy był tym młodym księdzem, i wtedy już jakiegoś starszego, nie wiem, czy proboszcza, czy profesora spotkał, który już tak po cichu mówił, że on w piekło nie wierzy. Tu na Kulu była taka dość spora wylęgarnia tej herezji, i tam profesor
Hryniewicz bezkarnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tę herezję głosił, że miłosierny, łaskawy Bóg nie może pozwolić, żeby ktokolwiek skończył w piekle, czyli że według niego piekło będzie puste, nie? Że może tam ktoś pocierpi przez jakiś czas, ale ostatecznie Bóg wszystkich z piekła przeniesie do nieba, czyli że nie ma czegoś takiego jak wieczne piekło. Tu rzeczywiście widać, że taka doktryna, że piekła nieba już nie tylko jest w Kościele katolickim, ale na przykład wśród Świadków Jehowy, ale co by na przykład Pan odpowiedział na taki argument, że Bóg jest zbyt miłosierny, żeby pozwolić na istnienie piekła? Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, obraz i podobieństwo. W ramach tego podobieństwa mamy w pełni możliwość podejmowania decyzji w sposób wolny. I konsekwencją tej wolności jest odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Ta odpowiedzialność i zło istniejące na świecie domaga się sprawiedliwości. Ponieważ w życiu doczesnym widzimy, że największe właściwie zbrodnie, największe przestępstwa zostają nieosądzone i nieukarane, jest to niemalże reguła, no to sam ten fakt domaga się wymierzenia, osądzenia i wymierzenia sprawiedliwości. Więc Bóg niewątpliwie tym, kim jest, jest osobą sprawiedliwą. On stworzył ten świat, on ma całkowitą kontrolę nad nim, nad tym, co się dzieje na nim i ostatecznie podsumuje i wymierzy sprawiedliwość tym wszystkim, którzy na to zasłużyli. Argument sprawiedliwości. Tu rzeczywiście dobrze zestawiłaś Świadków Jehowy i współczesny katolicyzm, bo oba te kierunki religijne uciekają przed tym wiecznym piekłem. Świadkowie Jehowy głoszą taką doktrynę unicestwienia, czyli że te osoby, które tam nie zapiszą się do organizacji Świadków Jehowy, że one znikną jak gdyby, nie? Taka anihilacja jakiś, że po prostu w niebyt się rozpłyną jakoś, a nie umiem tego opisać. Tak różnie opisać. Twierdzą czasem, że wieczność tutaj na ziemi. Nie, ale ogólnie, że to będzie anihilacja, że ich nie będzie. Troszeczkę to przypomina doktrynę komunistyczną, która też zakłada, że po śmierci nie ma żadnego życia, dlatego komuniści, materialiści często mówią, no to co z tego, że umrę, później mnie robaki zjedzą, po prostu mnie nie będzie, nie ma mowy o wiecznym cierpieniu, tak jak to jest w chrześcijaństwie. I jak było przez kilka ładnych wieków w katolicyzmie, dzisiaj już współczesny katolicyzm mówi o tym pustym piekle, nie o anihilacji, tak jak Świadkowie Jehowy, ale też de facto nie ma piekła, bo ono jest puste, bo ten rzekomo, że Bóg rzekomo nie może znieść tego, że tam są jacyś ludzie w tym piekle. Nawet najgorsze załapie do tego czyśćca, a no, później potem, do nieba. A potem do nieba, a jak się nie załapie do czyśćca, to i tak z tego piekła zostanie wypuszczony. Myślę, że to jest granie na ludzkich emocjach. Ten ksiądz, o którym Jurek wspomniał, zapewne szczerze tak wierzył, bo on nie rozumiał Bożej sprawiedliwości. On być może zaczął rozumieć troszeczkę Bożą miłość, troszeczkę Bożą łaskę, to, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, ale nie rozumiał Bożej sprawiedliwości. I tutaj, żeby się nie poddać takiemu ludzkiemu myśleniu, że a mnie to się wydaje, że piekła nie ma, czy coś takiego, że to niemożliwe. Trzeba się odwołać właśnie do fundamentu, do tego, co sam Bóg nam objawił. I tu już Jurek odwołał się do tego tekstu, na przykład z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, werset 46. Tam Jezus, bo to są słowa Jezusa, jasno mówi, i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Nie? I tu
ci tacy zwolennicy tej herezji Hryniewicza, czy tego pustego piekła, mówią, że słowo wieczny, też zresztą Świadkowie Jehowy używają tego argumentu, że słowo wieczny nie zawsze znaczy wieczny, że może oznaczać jakiś tam długi czas, ale gdzieś, który się w pewnym momencie kończy. I chcieliby, żeby ten tekst rozumieć tak. I odejdą ci na kaźń wieczną, która jest tymczasowa, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego, które nie jest tymczasowe. Ha, tak. Dwa rodzaje wieczności. Tu jest to samo słowo na określenie wieczny, zarówno w określeniu kaźni, czyli kary za grzechy, jak też i życia wiecznego. To jest dokładnie to samo słowo wieczny. I oni w tym samym wersecie każą nam tu mówić, że wieczny znaczy tymczasowy, a tu, że wieczny znaczy wieczny. No, no to jest dla jełopów teologia. Ja niestety na taką pójść nie mogę. Czy moglibyście też powiedzieć jakieś no, kolejne biblijne argumenty, tak? No bo to załóżmy jest jeden fragment, no ale ktoś może chcieć więcej argumentów jeszcze za tym, że piekło jest i że piekło jest wieczne, że naprawdę istnieje. Czy coś wam jeszcze przychodzi do głowy? No sam list do Rzymian, kiedy... Okej. Okay. Prosimy, pan Jerzy. Przed programem czytałem sobie 7 rozdział Ewangelii według Mateusza. Jezus przestrzega przed wchodzeniem przez szeroką bramę i szeroką drogę. 7 rozdział od 13 wiersza. Wejdźcie przez ciasną bramę, bowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. I wielu jest tych, którzy nią wchodzą. I ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. I niewielu niestety jest takich, którzy ją znajdują. Przestrzeżenie. Ten fragment akurat myślę, że wielu katolików zna o szerokiej wąskiej drodze. Wskazałbym także na taki bardzo znany fragment, który razem pewnie używaliśmy z Jurkiem w czasach oazowych w książeczce Czy słyszałeś o 4 prawach duchowego życia? Tam jest ten list do Rzymian 6:23, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Co prawda przy śmierci nie ma tu określenia wieczny, ale pokazywałem, że w innych tekstach jest, ale z kontekstu to jasno wynika, że tak jak tym darem, prezentem od Boga jest życie wieczne, tak karą za grzechy byłoby wieczne oddzielenie, bo śmierć nie oznacza tutaj śmierci fizycznej, śmierć oznacza oddzielenie. Oddzielenie tu w kontekście od Boga, że tu darem jest życie wieczne, a zapłatą, czyli karą tym, co się nam słusznie należy od Boga, co jest sprawiedliwością, tak samo jak łaską jest, bo gdy nie ma sprawiedliwości, nie ma łaski. Dlatego, gdy nie ma piekła, nie ma sensu ofiara Chrystusa, nie? Nie ma czegoś takiego jak zbawienie z łaski, no bo nie ma kary za grzechy. A tutaj jasno apostoł Paweł pokazuje, że karą, czy zapłatą, należnością za grzech jest śmierć, w tym kontekście wieczna. A prezentem wynikającym z łaskawości Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie dla tych, którzy uznali Go jako swego Pana. Także to jest taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład zestawienia sprawiedliwości, miłości i łaski Boga. Łaski, czyli niezasłużonej przez nas przychylności. Oczywiście jest wiele innych tekstów, które mówią o wiecznej męce. Bo o ile można się tam spierać na temat słów, jakie są użyte tam Szeol, Hades, czy jakieś tam inne, czy w mitologiach, czy w samej Biblii, to na pewno to są tylko opisy jakiejś rzeczywistości. A tę rzeczywistość znajdujemy w wielu miejscach Pisma Świętego, na przykład w Księdze Objawienia. Tu 2 fragmenty przeczytam z 21 rozdziału, werset 8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
I później dalej jest to jeszcze, czy wcześniej jest to też wyjaśnione w 20 rozdziale, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Tu jest ta rzeczywistość. Nie ma słowa piekło, ale jest ten też rzeczywistość, który kary za bunt wobec Boga, bo taki jest kontekst, tu jest diabeł, zwodziciel i buntownik, fałszywy prorok i tak dalej, a potem jest mowa o ludziach w tym samym kontekście. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Tu piekło istnieje jako miejsce, gdzie te dusze ludzi się znajdują w oddzieleniu od Boga i z tego piekła idą na sąd. I tu jest bardzo ciekawy no, pokazanie podstawy tego sądu. Ludzie często myślą, że sąd ostateczny polega na tym, że na wadze będą położone ich uczynki, dobre i złe. I które przeważą, no to taki będzie wyrok, piekło albo niebo. Tu bardzo fajny jest taki filmik w internecie, możecie sobie zobaczyć, nie pamiętam jakoś... Miernik dobra. Miernik dobra. Jak piszecie na YouTubie, to od razu wam wyskoczy do kilkadziesiąt sekund, nie wiem, czy mniej niż dwie minuty. Bardzo fajnie jest to tam pokazane. To, co jest w tym wersecie. Zobaczcie. Wydało piekło zmarłych i tak dalej, którzy w nim się znajdują i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I tu ktoś powie, no jak? No przecież jest czarno na białym, że jest sąd według uczynków. Ale jest werset następny. Zaraz, tutaj... nie został wydrukowany, muszę znaleźć. O tej księdze żywa. A, jest. 15 werset. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Zobaczcie. Jeśli zostałeś, czy zostałbyś, o tak, powiedzmy hipotetycznie, bo masz jeszcze ciągle szansę na zmianę. Jeśli byś został z powodu swoich uczynków, na podstawie swoich uczynków na tym sądzie ostatecznym, rzeczywiście, osądzony, to wyrok jest jeden. Jezioro ognia. Jeśli nie byłeś zapisany w księdze żywota, uczynki ci nie pomogą. Jedyna szansa, znaczy nie szansa, tylko jedyna droga wyjścia, to co Jurek czytał o szerokiej drodze, to jest właśnie znalezienie się w księdze życia. Dlatego Jezus, kiedy mówił do swoich uczniów, którzy uwierzyli w Niego, mówił: nie cieszcie się z tego, że demony są wam podległe, że możecie tam uzdrawiać, wypędzać demony. Z czego się cieszcie? Wasze imiona zapisane są w księdze życia. To rzeczywiście widać z tego, co mówicie, że takie właśnie myślenie, że Bóg przecież jest miłością, jest miłosierny i nie mógłby dopuścić, żeby ktokolwiek z ludzi znalazł się w piekle, też wynika z niewłaściwej wizji Boga. Tutaj też papież Franciszek na przykład w liście do pewnego Chińczyka, do Iwana z 2017 roku, to też było oczywiście głośno o tym w mediach, powiedział, tak było pytanie, czy dziadek, który nie jest katolikiem, po śmierci pójdzie do nieba. I papież tak na przykład odpowiedział, niektórzy myślą, że jeśli wypełnia się co do joty wszystkie nakazy Kościoła, automatycznie idzie się do piekła. Jeśli się nie wypełnia, automatycznie idzie się do piekła. A tak naprawdę Jezus jest obok i nas przez całe nasze życie, aż do ostatniej chwili, aby nas zbawić. Czyli w zasadzie no właśnie mu odpowiedział, że Jezus jest do końca przy każdym, żeby każdego zbawić. Czyli de facto jakby no utwierdził go. To jest właśnie ta doktryna pustego piekła, nie? Że jeszcze papież tak nie zaprzecza wprost, że piekła nie ma, ale jak Jezus jest przy każdym, no to znaczy, że każdy do tego piekła, czyli wszyscy wyjdą z tego piekła. No tak, tak zresztą no taka jest intencja tego pocieszenia tego człowieka, który sam się zastanawia, czy rzeczywiście ten człowiek, który nie wierzył w Chrystusa, może być zbawiony. I papież go utwierdza w tym, że tak, na pewno będzie zbawiony, nie martw się. Tak jak tego chłopca, syna ateisty.
Chciałam was zapytać w takim razie, jak możemy dotrzeć właśnie do Polaków, którzy tak naprawdę, no, przecież jakby wyjść na ulicę, to ludzie nie byliby przekonani, że możemy zrobić taką istnieje. Sondę. Myślę, że to jest dobry pomysł też na sondę, ale na pewno są przekonani o czyśćcu. Jak możemy właśnie ich przekonać, że piekło naprawdę istnieje, że albo pójdziesz do nieba, albo do piekła i nie ma trzeciej opcji? Myślę, że dobrym rozpoczęciem jest zadanie pytania, czy istnieje, czy wierzymy w sprawiedliwość. Ponieważ w bieżącym życiu widzimy wiele niesprawiedliwości, więc sens starania bycia domaga się istnienia sprawiedliwości, inaczej wszystko staje się bezsensowne. Starania, wysiłek, bycie uczciwym, życie moralne byłyby nielogiczne, byłyby czymś bezsensownym. Taki los spotyka jednakowy tych, którzy starają się prowadzić życie z Bogiem, oddali swoje życie Bogu i ci również, którzy wyraźnie sprzeciwili się Bogu, bluźnią Mu, zbuntowali się. Jest trudne do przyjęcia, trudne do zaakceptowania taki pogląd. Myślę, każdy źle myślący będzie skłonny przyznać rację. Taki konsekwencji. Sam Jezus spodziewał się takiej ludzkiej oceny sytuacji po swoich współczesnych, nie? Spodziewał się, że ludzie tak sobie będą kombinowali, że no jakoś może ktoś, na przykład ktoś bliski pomoże, wstawi się, nie? W katolicyzmie jest cała taka rozbudowana teologia wstawiennictwa, że tam i święci, i Maria, i jeszcze tam nie wiem kto jeszcze się wstawiają i stargować. Jakieś zasługi i tak dalej. I dlatego dał przypowieść o tym ubogim Łazarzu. Ja już tylko fragment przeczytam tej istoty tych dwóch światów. Świata oddzielonego od Boga i tego świata z Bogiem. To jest 16 rozdział Ewangelii Łukasza od 23 wersetu czytam. A gdy w krainie umarłych, czyli zobaczcie, jest coś takiego, a gdy w krainie umarłych, tam chodzi o tego bogacza, cierpiał męki. Czyli zobaczcie, nie jest to żaden sen, nie jest to żadne unicestwienie, tylko on jest w krainie umarłych i cierpi męki. I podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Czyli on widzi też to miejsce, gdzie są ludzie z Bogiem. Po imieniu jest i Łazarz, i Abraham. Czyli on rozpoznaje, że o, moi bliscy są w niebie. On wie, a ja tu cierpię. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Czyli widać, że też cierpienie, płomień to nie są jakieś mity, to jest opis rzeczywisty tego człowieka. Tu on widzi rzeczywiście Abrahama, widzi tego Łazarza, no i ma konkretne cierpienie, z którego chciałby się wyzwolić. I tam jest jeszcze parę innych wątków, tam jest próba ostrzeżenia, mówi: idź i ostrzeż tych, którzy są na ziemi, którzy właśnie jajeczko jedli na święta, ale o Jezusie nie chcieli słuchać, a wtedy dostaje odpowiedź: jeśli nie słuchają proroków, jeśli nie słuchają Słowa Bożego, to nawet jakby kto ze zmarłych przyszedł i ich tam trząsł, pobudka, to i tak się nie obudzą, nie zrezygnują z szerokiej drogi, by wybrać Jezusa Chrystusa. I dalej on już prosi, żeby tylko tam ochłodzić te jego wargi, a Abraham mu odpowiada: i poza tym wszystkim, między nami a wami, rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przyjść, nie mogli, ani też stąd do nas nie mogli się przeprawić. Jeśli umrzesz bez Jezusa, wylądujesz na wieki w piekle bez żadnej możliwości zmiany tego stanu rzeczy. Dlatego głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu, ratuj się, zawołaj do Chrystusa,
jest tak ważnym i pilnym zadaniem, a nie dywagacje o pustym piekle. Chociaż rzeczywiście to jest ciężkie, tak powiedzieć, też kiedyś sama tego doświadczyłam. Jeśli ktoś cię zapyta, no jeśli wierzę inaczej niż ty, że zbawienie nie jest tylko z łaski, czy pójdę do piekła, no jak odpowiesz tak, jest to bolesne, ale tak naprawdę jeśli osoba szczerze szuka prawdy, to będzie wdzięczna ci właśnie za taką szczerą odpowiedź, zgodną z Biblią przede wszystkim. Taką historię przedstawił nasz właśnie trzeci gość podczas świąt, czyli Andreas Sztuc. Mówi, że wziął kiedyś na stopa muzułmanina i ten mu zaczął takie słodkie pierdy, jak papież Franciszek, że wszyscy wierzymy w tego samego Boga, kochajmy się i tak dalej. A Andreas mówi, słuchaj, co ty gadasz takie farmazony? Przecież ty dobrze wiesz i ja dobrze wiem, że ja myślę, że ty idziesz do piekła, a ty myślisz, że ja idę do piekła. No i wtedy spłynęła, zeszła ta maska fałszu i zaczęli ze sobą rozmawiać na argumenty jak człowiek z człowiekiem. I tego też wam życzymy. Jeszcze chciałam was zapytać, to jest program Którędy do Nieba, więc pytanie związane ze zbawieniem każdego z nas. Czy, żeby być zbawionym, żeby pójść do nieba, potrzebna jest świadomość istnienia piekła, no i świadomość tego, że każdy z nas bez Jezusa Chrystusa poszedłby do tego piekła. Jak myślicie? Żeby pójść do piekła, nie trzeba robić nic szczególnego. Jezus mówi o takich ludziach, że są unoszeni jak fala, to tu, to tam. Są jakby bezwładni. Niestety bardzo wielu ludzi religijnych dokładnie tak się zachowuje. Nie podejmują osobistej decyzji, nie rozporządzają swoim życiem, poddają się tej, nazwijmy to, poprawności politycznej i poprawności religijnej i płyną z tą powszechną falą światową. To jest rzeczywistość, to jest ten obraz szerokiej bramy albo szerokiej drogi, o której tutaj przed chwilą czytaliśmy, a o której mówił Jezus. I ta szeroka droga dokładnie prowadzi do tego, o czym mówimy, prowadzi do piekła, więc nie trzeba nic robić. Samemu tam się trafi. Żeby tam nie trafić, trzeba podjąć osobistą decyzję opowiedzenia się za Jezusem Chrystusem, który jest Panem Panów i Królem Królów i który oddał osobiście życie za mnie, za ciebie. Ale żeby wziąć to życie, trzeba powiedzieć, chcę, jestem grzesznikiem, zasłużyłem na piekło, ale ty zrobiłeś wszystko, żeby mnie uratować, więc chcę skorzystać. Wtedy taki grzesznik pada na kolana, uznaje swoją grzeszność, przychodzi do Jezusa i ma gwarancję zbawienia. Tak od początku do końca uczy Biblia. 100% gwarancji, jak mówił Andreas Sztuc. Ale może właśnie byśmy mogli z Ewangelii wyjąć to piekło, żeby kogoś nie zrazić i zbawić się bez piekła, bez tej świadomości. Zaraz do tego nawiążę, ale chciałem powiedzieć jeszcze o innej herezji, która często spotyka się także w kręgach ewangelicznych chrześcijan, o tak zwanym darze wiary, bo czytałaś wypowiedź papieża, kiedy on powiedział, że mu, temu ateiście, nie został dar wiary, no to co on, dany dar wiary przez Boga, rozumiemy? No to co on winien, no nie wierzył, no to musi teraz pójść do nieba, no jak? No nie dał mu Bóg daru wiary. Oczywiście to jest herezja. Nie ma czegoś takiego jak dar wiary. Nie ma czegoś takiego. Wiara to jest wybór. To, co Jurek teraz powiedział. Szeroka droga, wąska droga, drzwi. Ja jestem drzwiami, kto przeze mnie wejdzie i wyjdzie. I tak dalej, i tak dalej. Także rozumiecie? Wiara to jest twój wybór. To jest twoja odpowiedź na ofertę Jezusa Chrystusa. I wszyscy tutaj mają w tym sensie ten dar wiary, czyli mają zdolność odpowiedzenia tak. Chcą? Odpowiedzą. Nie chcą? Nie odpowiedzą. A jeśli chodzi o to, czy można by wyjąć piekło z Ewangelii i z drogi zbawienia. Żeby być zbawionym, trzeba zawołać do Jezusa Chrystusa ratuj. No to jak zawołasz ratuj? Jak? Nie spodziewasz się kary za swoje grzechy, jak piekła nie ma. Dalej treść Ewangelii pokazywaliśmy w pierwszym liście do Koryntian tydzień temu, 15 rozdział, 3 werset. Jezus umarł za nasze grzechy. Jeśli nie ma piekła, nie ma kary za grzechy, to śmierć Jezusa jest
bezsensowna. A to jest istota Ewangelii. Czyli istota nawrócenia. Bo słowo nawrócenie to jest odwrócenie się od grzechów, odwrócenie się od buntu czy obojętności wobec Boga i zwrócenie się do Boga. Zawołanie: zbaw mnie, ratuj mnie. Bez świadomości grzechu, bez świadomości kary wiecznej za grzech nie możesz szczerze zawołać do Jezusa: ratuj mnie, mój Zbawicielu. Skoro nie wiem, że tonę, to jak właśnie mam zawołać po ratownika? Po ratownika? Przechodzimy na koniec do waszych pytań. Dziękuję serdecznie, że podsyłacie nam czy na maila, czy w komentarzach. Wszystkie zbieramy je i będziemy systematycznie je zadawać. Best Cities. Dlaczego Bóg stworzył piekło, jeśli jest miłością i kocha człowieka? Wydaje mi się, że już odpowiadałem na to. Starałem się odpowiedzieć, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. I nasze życie, nasze doświadczenie również domaga się sprawiedliwości. Co byś odpowiedział? No, w liście do Rzymian mamy symbol w 13 rozdziale, o ile dobrze pamiętam, mamy symbol władzy państwowej, czy władzę państwową, która symbolizuje, czy uosabia Bożą sprawiedliwość. I tam jest mowa, że ta władza ma tam jakoś chwalić, wynagradzać tych, którzy dobrze postępują, i ma miecz, żeby karać, tak żeby się bali tych, którzy źle postępują. Czyli to, co Jurek mówi, to jest odzwierciedlenie Bożej sprawiedliwości. Kochający Bóg dał nam wszystko, ale w momencie, kiedy najpierw diabeł, który był przecież pierwszym z aniołów, był najbliżej Boga, miał do dyspozycji cały świat, był, można powiedzieć, prawą ręką Boga do zarządzania tym światem, powiedział: nie, ja jestem równy albo lepszy od Boga, i się zbuntował. Wtedy został skazany na wieczne oddzielenie od Boga, bo Bóg jest sprawiedliwy. Podobnie, nie mógłby postąpić inaczej. Podobnie, tak. Podobnie z Adamem i Ewą. Bóg dał im wszystko w raju i powiedział: o, to jest jedno drzewo, z tego jeść wam nie wolno, bo jak zjecie, to na pewno umrzecie, a nie na żarty, nie na niby, nie tymczasowo, to na pewno umrzecie. Bóg, pokazując dobro, pokazując miłość, jednocześnie ostrzega, że istnieje zło i oddzielenie. Jeśli wszystko byłoby dobrem, nie bylibyśmy wolni. Nie byłoby, wtedy bylibyśmy jak trybiki w machinie, jeśli nie moglibyśmy zgrzeszyć. Dał nam wolność Bóg. Czyli że można było wybrać bycie z Bogiem, czyli to jest dobre, i mogliśmy wybrać bunt, i to jest złe. To jest podstawowe kryterium: dobro i zło. O dobru i złu nie decydują etycy, filozofowie. O dobru i złu decyduje Bóg. To on powiedział: to jest dobre, to jest złe. I my teraz mamy wybór. Idziemy za dobrem, albo wybieramy bunt przeciwko Bogu. Niestety, to, co widzimy w świecie nas otaczającym, to jest, że większość ludzi wybiera zło. Całkowicie świadomie. I w czasach Jezusa. Jezus też przed tym przestrzegał. Dlaczego ludzie wybierają zło? Bo bardziej umiłowali grzech. Bo lubią zło. I dlatego je wybierają. Kolejne pytanie. Dan Pol, czy po śmierci idziemy od razu do nieba lub do piekła, czy czekamy na zmartwychwstanie w dzień sądu ostatecznego? Jak myślicie? Jurek, chcesz pierwszy? Tak. Całkiem niedawno, na ostatnie urodziny, dostałem książkę, tak się składa, Piekło istnieje naprawdę, od moich znajomych, pewnie chcieli mnie utwierdzić w wierze. Nie zdążyłem jej przeczytać, przeglądałem ją. Bardzo ciekawa pozycja. Autor tej książki rozróżnia pomiędzy tym jeziorem ognia a piekłem. Więc skłaniałbym się ku jego tezie, że idziemy do nieba albo do piekła natychmiast. Autor tej książki sugeruje tutaj, argumentując to biblijnie, że zarówno piekło, jak i niebo są tymczasowe. Wieczne jest właśnie owo jezioro ognia, gdzie trafią
wieczną, natomiast dla ludzi przeznaczeniem jest ostatecznie życie na stworzonej nowej ziemi, nowym niebie, które są opisane na końcu, czy na końcu Księgi Objawienia, Apokalipsy. Ale no to należałoby poświęcić temu więcej czasu, tylko tak nadmieniam. A idea jest taka, że tu na ziemi człowiek wybiera swoje wieczne przeznaczenie. Czy chce być z Bogiem, wtedy woła do Jezusa: Jezu, ratuj, czy po prostu chce być ze swoim grzechem razem z diabłem i jego pomocnikami. I wtedy wystarczy, tak jak Jurek powiedział, nic nie zrobić przez całe życie, nie zawołać: Jezu, ratuj. Potem, po śmierci, no to już jest troszeczkę takie dzielenie włosa na czworo, bo niezależnie czy to piekło przechodzi w to jezioro ognia i tak dalej, to stan oddzielenia od Boga jest trwały. Tylko że początkowo, rzeczywiście tu autor tego pytania nawiązuje do tak zwanego zmartwychwstania ciał, bo nastąpi zmartwychwstanie ciał zarówno wierzących, i to jest w momencie porwania Kościoła, o tym mówi pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, to jest zmartwychwstanie pierwsze, zmartwychwstanie tych, którzy zawołali: Jezu, ratuj mnie, a 20 rozdział Apokalipsy, który cytowałem już wcześniej, to jest zmartwychwstanie niewierzących na sąd, czyli najpierw oni są w oddzieleniu od Boga, nazwijmy to piekło, bez ciał, potem następuje zmartwychwstanie, stają na sąd i zostają wrzuceni do jeziora ognia, i to już jest finito, to już jest koniec, gdzie cierpią te męki bez końca. Ale cały czas stan tamtych ludzi jest oddzielenie od Boga. Czyli jak nazwiemy ten stan, to już jest rzecz drugorzędna, tylko opisowa, a istota jest oddzielenie od Boga i cierpienie. I w drugą stronę, bycie z Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi: dla mnie śmierć to zysk, bo to być z Chrystusem, od razu być z Chrystusem. Ale oczywiste jest, tak jak pisał w liście do Tesaloniczan, że jeszcze wtedy nie ma ciała zmartwychwstałego, ale już jest Chrystusem. Potem w momencie porwania Kościoła jest opis, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, otrzymują nowe ciała. Ci, którzy żyją wtedy na ziemi, od razu zostają przemienieni bez zaznania tej śmierci fizycznej i wszyscy razem idą już do mieszkania, które przygotował dla nas Jezus. Ale w obu tych przypadkach istotą jest w przypadku tych, którzy nie przyjmą Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana, że oni są cały czas oddzieleni od Boga, tylko forma tego oddzielenia tu najpierw bez ciała, a potem z ciałem, i tak samo nasze życie z Bogiem, tych, którzy zawołali: Jezu, ratuj, od razu idziemy do nieba, jesteśmy z Bogiem, a potem jeszcze dostajemy ciała. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Z tym pytaniem i tymi odpowiedziami będziemy kończyć dzisiejszy program. To był program Którędy do Nieba. I tak jak mówiliście, no tutaj póki żyjemy, mamy ten wybór. I ten wybór będzie miał wieczne konsekwencje. Także was, którzy już wiecie, że macie życie wieczne, bardzo zachęcam do kontaktu z nami. Zgłaszają się kolejni nawróceni do Jezusa Chrystusa, co nas bardzo cieszy. Ze mną był dzisiaj pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I Jerzy, były ksiądz. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.